change to go up there. Moje uwagi Chrystusie, oto w pierwszy dzień nowego roku świeckiego Kościół obchodzi święto, które jest pełne znaczeń. Ewangelia z dzisiejszego święta mówi o obrzezaniu Chrystusa i nadaniu Mu imienia Jezus. Ta krótka Ewangelia, treściwa, wystarczyłaby nam za wszystko, za wszystkie nauki, za wszystkie katechizmy. Gdybyśmy zrozumieli, co wtedy się stało, gdybyśmy zrozumieli, kim jest to dziecię, jak istotne było to, czemu się ono poddało, jak istotne jest imię, które zostało mu nadane. W tym imieniu wyczerpuje się, można powiedzieć, znaczenie całej roli, jaką Chrystus, można powiedzieć, odegrał, jaką miał do spełnienia. Imię Pana Jezusa, imię Jezus, było imieniem oznaczającym Zbawiciela. I dlatego właśnie anioł zwiastował Maryi, że ma być dziecię nazwane właśnie tym, a nie innym imieniem. To Bóg sam wybrał imię swojemu Synowi, to Bóg sam nazwał Chrystusa Jezusem, nazwał swojego jednorodzonego, przedwiecznego Syna Jezusem. To właśnie On sam zażyczył sobie, żeby nasz Pan nosił te słodkie imię, ażeby to imię było znakiem zbawienia dla wszystkich ludzi we wszystkich czasach. To imię nadawano w czasach Starego Testamentu, a Pan Jezus chciał być podany we wszystkim przepisom prawa mojżeszowego, chciał wypełnić Stary Testament do końca, ażeby zapoczątkować nowe, ażeby przemienić go w nowy, wieczny i obowiązujący aż do końca Testament. I Pan Jezus poddał się temu aktowi, który sam z siebie był tylko jakimś fizycznym zabiegiem, natomiast poprzez obietnicę przyszłego Mesjasza mogło dawać nadzieję, mogło dawać zbawienie, mogło dawać odpuszczenie grzechu, w tym odpuszczenie grzechu pierworodnego. To była figura przyszłego chrztu. W tym dniu obchodzimy zatem święto, kiedy Pan Jezus niejako poddał się, wypełnił ostatecznie Stary Testament i założył nowy. Jednocześnie jest to święto świętem, w czasie którego, można powiedzieć, po raz pierwszy przelana została przenajdroższa krew Chrystusa. W tym akcie obrzezania Pan Jezus wylał po raz pierwszy swoją krew, jeszcze jako kilkudniowe dziecię za zbawienie swoich ludzi. Ta przenajdroższa krew spłynęła po raz pierwszy właśnie wtedy za zbawienie całego świata. Wtedy, można powiedzieć, zaczęła się poniekąd męka pańska, poniekąd zaczęło się już wtedy dziać zbawienia całego świata, już wtedy pierwsze krople krwi zaczęły błogosławić ten świat, zaczęły zmywać zmazem grzechową. Dlatego właśnie ta przynajdroższa krew jest tak znacząca. Na przykład w świętym wiecznym mieście w Rzymie obchodzi się specjalne nabożeństwo ku uczci tych kropli krwi Chrystusowej, które zostały przez Niego przelane w czasie obrzezania. To wszystko ma swoje głębokie znaczenie, pokazuje nam, kim jest dla świata nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli Jego przynajdroższa krew ma to ogromne znaczenie, to właśnie dlatego też, że Chrystus jest Zbawicielem, jest wiecznym, najwyższym kapłanem, jest ofiarnikiem, który przelewa swoją krew i składa ją na ołtarzu Bogu Ojcu, składa ją na ofiarę swojemu Ojcu, żeby zmyć zmazy całego świata, żeby przybłagać gniew pański, który słusznie roztacza się nad całym światem. To dzieci zatem przyszło na świat od samego początku, taka była jego rola, po to, żeby ten świat zbawić, ażeby za nim przelać swoją krew, ażeby objawić się jako Zbawiciel, jako ten, którego ofiara jest jako jedyna wieczna ofiara zdolna do przebłagania oblicza gniewu pańskiego, do przebłagania gniewu Bożego. I o tym właśnie Zbawiciel pisze również nam święty Paweł Apostoł w liście do Tytusa, który nakazuje nam oczekiwać przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas,
aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud przyjemny, gorliwy w dobrych uczynkach. Właśnie dlatego musimy podjąć ten wielki wysiłek, musimy zgodzić się z tym, z czego żąda od nas święty Paweł w imieniu Chrystusa, który nakazuje nam wyrzec się każdej niezbożności, pożądliwości światowych, by trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie. To jest dla nas zadanie, które Kościół Święty nam zadaje w ten pierwszy dzień roku kalendarzowego świeckiego, ażebyśmy przygotowali się na przyjście Zbawiciela, żebyśmy byli godni Jego przy najdroższej krwi, ażebyśmy podjęli wszelki wysiłek, by stać się godnymi tego imienia, by stać się godnymi słodkiego imienia Pana Jezusa. To imię jest imieniem, które jest mocniejsze niż każde inne imię. To jest imię, które daje zbawienie, na którego dźwięk dzieją się cuda i uciekają demony. Właśnie dlatego po mszy świętej w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu mówimy m.in. pytanie do Najświętszego imienia Jezus, ażeby uczcić to święte imię, które jest znakiem naszego zbawienia. Pana Jezusa do świątyni przyniosła wtedy Maryja jako Jego matka i święty Józef jako Jego opiekun, jego zastępczy ojciec. I prośmy właśnie Maryja, żeby dała nam Chrystusa, żeby dała nam odczuwać wielkość i słodkość imienia Jezusowego i żeby uczyniła nas poprzez swoje wstawiennictwo godnymi, żeby przynajdroższa krew obmyła nasze dusze. I świętego Józefa również o to, żeby nas otaczał swoją opieką, żeby dał nam wszystkie te łaski, które są nam potrzebne, żeby otaczał również opieką Kościół Święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Niepokalane serce.